ホラー TV。Tolka banana, podróż za jeden uśmiech, wakacje z duchami, pan samochodzik, szaleństwa Majki Skowron, to wszystko jest sosnowiczanin, czyli pan Stanisław Jędryka. Karty nie kłamią. Był komunikat, radio, pewnie ciebie szukają. No dobrze, wszystko pani powie, ale niech pani nikomu nie mówi. Ani mówi. Ale słuchaj, ja o tobie nic nie powiem, ale ty zabierzesz mnie ze sobą i zaopiekujesz się nią, dobrze? To niemożliwe. Dlaczego? Już mam Dudusia na karku. Jedno nieszczęście wystarczy. Stąd, z tego miejsca i z tego budynku wzięła się jego wielka fascynacja kinem. To tutaj chodził na filmy. I dzięki temu, że chodził na te filmy tutaj, właśnie do tego miejsca, później wylądował w filmówce i stał się jednym z największych reżyserów kina dziecięcego w Polsce. Takie jest moje zdanie i z pewnością wielu, wielu osób. Filmy, które dotychczas zrobiłem, podobają się, ciągle są żywe i ciągle gdzieś, mimo że mają 45 lat, to chętnie są oglądane właśnie przez widzów od różnych pokoleń. I z tego powodu się bardzo, bardzo cieszę. Przepraszam was koledzy, gdzie my właściwie jesteśmy? Na ziemi, szanowny kolego. W Polsce. Moglibyście być trochę bardziej uprzejmi. Papułas, widziałeś go? Z nieba szpad. Nie mówi się szpad, tylko spad. Ja się ciebie nie pytam, jak się mówi, tylko ci mówię, że szpad z nieba. Nie przejmujcie się nim, chłopaki, on miał trudne dzieciństwo. A wy dokąd walicie kolegów? Przed siebie. Macie coś do wtrojenia? Może to się znajdzie. O, masz. Zalatuje pagliną. Pagliną? No, trochę zalatuje. Ale pycha! Pycha? Weź pod mikroskop, to się przekonisz. Pod mikroskop? Skąd ty szakujesz tego zbita? Mówiłem wam, że miał trudne dzieciństwo. Jego ojciec był obszarnikiem. I gdy mimo urolnych chłopów. Ale może coś z niego wyrośnie. Te filmy wyglądają tak, jak wyglądają. A poza tym one nie były tak, jak może inne filmy, które na siłę próbowano zrobić jakoś bardziej nowoczesnymi, niezwykłymi, a to one są takie proste, tak jak po prostu bohaterowie ulicy czy podwórka i dlatego się ta maniera nie po prostu za wszelką cenę czegoś oryginalnego upadła, a została ta prawda o rzeczywistości. Panie doktorze! Co tutaj się dzieje, panie doktorze? Niech mi pan pomoże! Niech mi pan pomoże! Bo nie wiem, Popuścić panu!
jest zasługa oczywiście Bagdaja, on to wymyślił. I to, że nie ma Bagdaja, i to, że nie ma Minkowskiego, i to, że nie ma jeszcze wybitnych pisarzy, którzy zajmowali się twórczością dla młodych widzów, to rzutuje na to, że w tej chwili takich filmów z dziecięcymi bohaterami o problemach tych młodych ludzi nie ma. Zgubiliśmy 5 stóp. Nie chcieliśmy was narażać na wydatki.